Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony ponownie Trans Dimension One. Powracamy do Victory 3, nasze rozgrywki Galicją, przerodzoną w Rzeczpospolitą obojga narodów. Witam w naszym ostatnim odcinku serii. Między odcinkami pozwoliłem sobie dodać jeszcze troszeczkę szlaków handlowych, dodać do naszej kolejki konstrukcyjnej troszeczkę rzeczy, żeby nie marnować zwyczajnie na to czasu. Również będziemy chcieli w tym odcinku skupić się zwyczajnie najprawdopodobniej na podsumowaniu całej serii, podsumowaniu moich przemyśleń na temat tytułu, na temat tego, co w tej serii udało mi się zrobić. I jestem ciekaw waszych komentarzy. Wiem, że ja znacząco za dużo marudziłem na ten tytuł na przestrzeni późniejszych odcinków serii, ale jest to wywołane zwyczajnie prostym faktem zmęczenia materiału. Nie wiem, czy wszyscy to wyłapali w trakcie serii, ale ja pracuję zarobkowo jako tester gier komputerowych. Tym samym w pracy non-stop mam styczność z tytułami, którym odrobinkę brakuje jeszcze do pełnej grywalności, ale nikt się tak owej pełnej grywalności po nich zwyczajnie nie spodziewa, ze względu na naturę miejsca, w którym z danym tytułem się styka. Niefortunnie Paradox, prawda, ten tytuł, który jest obecny na wczesnym etapie dostępu, jeżeli nie będę doprecyzował na jak bardzo wstępnym, sprzedaje jako gotowy produkt, to niefortunnie można się delikatnie zawieść z tego powodu, zwyczajnie. Wiele mechanik jest niedokończonych. System wojen, system polityki, AI. AI w każdej grze Paradoksu jest niedokończone, niedorobione i nie potrafi w najmniejszym stopniu grać w rzeczoną grę. Ale to jest też już inna kwestia i właściwie jest to dalej kwestia, prawda, mojego narzekania w znacznym stopniu. Możecie teraz nacieszyć oczy tym, jak pięknie tutaj Polskę poprowadziłem, prawda? Ile? 1/4 ludności Polski została zradykalizowana ze względu na moje posunięcia. Kochają mnie. Wszyscy mnie kochają. Niestety z samym końcem gry też odrobinkę spadł standard życia najbiedniejszych, z czemu chciałem przeciwdziałać. Ale może uda nam się doczłapać do 1,5 miliarda PKB. To jest jedna z rzeczy, które tutaj, powiedzmy, pozytywnie mogłyby wyniknąć. Nie będę dofinansowywał zakładów zbrojnych. Co my jeszcze dofinansowujemy tutaj? Tylko to będzie miało... Musimy je dofinansować, bo dzięki temu przynajmniej mniej za ekwipunek dla armii płacimy. Towary dla budynków wojskowych. I tak płacimy absurdalnie dużo pieniążków za to. Zobaczcie, 1,3 miliona. Tak, to już lepiej dofinansować te... ile tam? Niecałe 200 tysięcy i mieć te towary bardzo, bardzo, bardzo tanio. To w takim właśnie, w taki sposób to zróbmy. Nie mamy miejsca, w którego moglibyśmy uzyskać większą ilość drewna. A, mamy. Proszę, proszę. Tego się nie spodziewałem. To tak. Damy to i ja postaram się już nie pauzować. Porozmawiajmy sobie. Raczej ja będę mówił. No, na ten moment jednak zwiększmy podatki. No i zwiększenie samych podatków nie wystarczyło. Nasza gospodarka już tak nie do końca sobie radzi z tym, co tutaj się dzieje. Zmniejszmy wydatki na pensje. Jak widzicie, zmniejszenie wydatków na pensje sprawia, że standard życia spada, ponieważ osoby, które były utrzymywane z tych pensji, no to mają teraz mniej zwyczajnie pieniążków. Nie najlepsza sytuacja. Powinienem znaleźć tutaj jakieś inne rozwiązanie najlepiej. Tylko że my efektywnie wydajemy 1 milion tygodniowo, tylko na to, aby rozbudować jeszcze bardziej tą naszą ekonomię. Ekonomię, na której rozbudowywaniu skupiliśmy się przez całą naszą rozgrywkę efektywnie. Pamiętacie, w poprzednim odcinku przejęliśmy tutaj Brandenburgię, Pomorze. To są terytoria, które teraz mamy pod kontrolą. Kolejny błąd w grze, wieżowiec na drugim poziomie. Teoretycznie to nie powinno być możliwe, ale jak widzimy na załączonym obrazku, jak najbardziej ma miejsce. Dodatkowo, co my tutaj mamy? Szczerze mówiąc, nic nad wyraz interesującego obecnie. Na tym etapie rozgrywki już nic nie zrobimy. Został efektywnie na ten moment rok w świecie przedstawionym i gra się zakończy. Być może, gdy pojawi się konwerter zapisów z Victory 3 na Hearts of Iron 4, wówczas z takiego konwertera skorzystamy i spróbujemy tą rozgrywkę kontynuować w Hearts of Iron 4, ponieważ powinno być kilka krajów, które będą w stanie tutaj nas przynajmniej odrobinkę spowolnić, ale to właśnie najprawdopodobniej tylko spowolnić. Ponieważ, tak jak mówię, AI w tej grze ma problemy z graniem w tą grę. Chociażby spójrzmy sobie na ekonomię. My mamy, powiedzmy, zaokrąglimy, bo już możemy to zaokrąglić do tej kwoty. Mamy 1,5 miliarda PKB. Bądźmy szczodrzy i powiedzmy, że 3 kolejne kraje za nami mają po 300 milionów. To nam daje 900 milionów. 5. kraj ma 200. Powiedzmy 1,1. Bądźmy znów szczodrzy, 1,3. Bądźmy znów bardzo szczodrzy i dopiero mamy 1,5. Czyli sumarycznie, efektywnie ta szczodrość, cofnijmy tą szczodrość i powiedzmy, że zmieścimy w tej szczodrości Stany Zjednoczone, które tam sobie z tyłu stoją. Czyli my przewyższamy naszym PKB malutkiej Polski, no może już nie tak malutkiej, ale szczerze mówiąc niemalże całość naszego PKB, bardzo duży procent, prawie połowa PKB całego naszego kraju jest w jednym regionie, w Galicji Wschodniej. Czyli efektywnie Galicja Wschodnia pod naszym kierownictwem, że tak to ujmę, ma PKB równe sumie dwóch poprzednich największych PKB w ogóle na świecie. Jedna nasza prowincja. Wiem, że są mody, które modyfikują to. Zdaję sobie z tego sprawę, jak najbardziej. Jednocześnie omawiamy tutaj grę, za którą zapłaciliśmy te 200 zł. Omawiamy tutaj grę, którą Paradox uznał za gotową do wypuszczenia na rynek za pełną kwotę. I jak my, jako end user, jako końcowy użytkownik, mamy na to spoglądać? Brazylia to państwo próbuje przekonać nas do swoich racji w ramach posunięcia dyplomatycznego prowadzącego przeciwko Brazylii państwu rewolucyjnemu. Brazylia chce nas poprosić o stłumienie rewolucji. Wybacz, ale nie jestem tym na tym etapie rozgrywki w najmniejszym nawet stopniu jakkolwiek zainteresowany. O, Brandenburgia wymaga odrobinkę większej ilości kolei, to przesadźmy z ilością kolei tutaj dodanych. W imię idei przewodniej, pewnej jakiejś abstrakcyjnej, niedopowiedzianej. Nadal mamy tutaj miejsca pracy. Jak stoimy na przykład z ubraniami, ubrania zaczynają być dość drogie, to zwiększmy ilość produkowanych ubrań i to dość znacząco zwiększymy ilość tych produkowanych ubrań. To sprawi, że tkaniny będą drogie. Kultura czeska próbuje poprosić nas o pomoc w rewolucji. przeciwko Austrii. Jestem ciekaw, czy jeżeli stanęlibyśmy po stronie kultury czeskiej, to czy ta wojna w ogóle by się rozpoczęła. I to mogło być ciekawe, żeby na przykład Hearts of Iron 4, prawda, rozpocząć rozgrywkę od znajdowania się w stanie wojny. Chociaż najprawdopodobniej byłoby to zbyt łatwe, bo w Hearts of Iron 4, prawda, wojna pozwala wprowadzić najbardziej optymalne prawa, które z kolei pozwalają całą resztę rozgrywki jeszcze szybciej na naszą korzyść rozegrać. Więc nie jestem pewien, czy chcemy to uczynić. Najprawdopodobniej chociażby w imię przyjaźni polsko-czeskiej. Odstańmy po ich stronie. To nie ma najmniejszego nawet znaczenia. I to powinno, jeżeli nikt inny nie stanie tutaj po żadnej ze stron, przekonać Austrię, aby ta sobie odpuściła. Powinni być zmartwieni i powinni odpuścić zwyczajnie. Powinien być to konflikt, który zostanie zakończony dyplomatycznie. Ponieważ Austria nie ma żadnej możliwości wygrania. Austria prowadzi już jakieś inne wojny. To również powinien być indykator tutaj. Austria prowadzi wojnę na innych frontach. Nie ma takiego modyfikatora. Jest za to modyfikator, który sprawia, że są bardziej skłonni walczyć, ponieważ jest to wojna domowa. To akurat jest, powiedzmy, w miarę zrozumiałe, ponieważ, prawda, jeżeli pozwolą, żeby to przeszło, to na zawsze stracą, przynajmniej na dłuższy czas, na jakiś czas stracą te terytoria. Zostaną jeszcze bardziej osłabieni. Być może ma to jakiś sens. Musimy jednak odrobinkę podnieść podatki. I tak właśnie tańczymy. Podnosimy podatki, opuszczamy podatki, dobra. Znów podnieśmy te podatki, rzućmy jeszcze okiem, czy my możemy... O, policji nie mieliśmy na maksa rozwiniętej. Musiałem o tym zapomnieć. Możemy zasiłki zwiększyć jeszcze. To już nawet najprawdopodobniej nie zostanie wprowadzone. Tak, to już dłużej niż rok będzie trwało. To już nie zostanie wprowadzone wewnątrz tej rozgrywki. I jestem ciekaw, czy ta wojna jednak wybuchnie. Spróbujmy wobec tego, żeby pokazać jeszcze taki ostatni gest. Ostatni gest mówiący: ej, słuchajcie, to naprawdę nie jest rozsądne, abyście próbowali tutaj cokolwiek uczynić w tej domenie. To jest jeden z najgorszych pomysłów, jakie możecie mieć, żeby próbować coś takiego uczynić. Romantyzm, logistyk. Nie ma to naprawdę większego znaczenia już na tym etapie rozgrywki. To jesteś ty. Po prostu awansujemy cię na maksa efektywnie. Dostajesz tyle dewizji, ile możesz kontrolować. I jesteś wysłany na front. Proszę bardzo. I to powinna być ostatnia rzecz, która jest potrzebna, jeżeli AI zauważy w ogóle tą sytuację. I AI jednak zdecydowało się tą wojnę przeprowadzić. Cóż mogę więcej w tej domenie powiedzieć, jak szkoda, że marnują tak nasz czas. Nie będziemy już nic więcej budowali najprawdopodobniej. Nie dojdziemy do tego 1,5 miliarda PKB, przynajmniej w zaokrągleniu. Taką kwotę mamy. Mamy tutaj również jakieś walki. Walki, które efektywnie są zwyczajnym śmiechem na sali. Nasi sojusznicy atakują tam, gdzie nam nie chce się już wysyłać dywizji. Nie ma tutaj efektywnie żadnego sensu to, co się dzieje. Nasze czołgi przeciwko okopanym pieszo-wojennym dywizją. Nie będę już budował więcej budynków, ale nie będę też zwalniał ludzi z sektora budowlanego. Mamy już wystarczająco dużo radykałów, nie potrzeba nam więcej. Ale gra zostawiła nam jeszcze jeden prezent na sam koniec. Podsumowanie. Crash. Powróciliśmy do naszej rozgrywki. Niewiele chyba straciliśmy, sądząc po tym, co obserwuję tutaj, a co pamiętam sprzed chwil kilku. Więc rozsiądźmy się wygodnie, spoglądajmy dalej, jak wygląda tutaj sytuacja. I o, na koniec również mamy jakąś rewoltę. Właściciele ziemscy, grupa zmarginalizowana, chce jakąś rewoltę tutaj wygenerować. Intrygujące, intrygujące. Tak, drobnomieszczaństwo, faszyści również chcą do rządu dołączyć. Nie, nie chcą, są źli na nas, są opozycją naszą. Nie interesuje nas to efektywnie, praktycznie wcale. Niech sobie żyją. O, i ta rewolucja, gdzie my ją byśmy widzieli? Tutaj. Mamy 50... punktów do tej ewolucji, no ze względu na to, ilu radykałów mamy, prawda? Radykałów będzie się ilość zwiększała czy zmniejszała? To jest dobre pytanie. Nasz naród cały dobrze prosperuje. Dobrze, 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 bardzo dobrze. Pozwólmy, aby czas płynął i efektywnie tutaj, nawet szybciej niż się spodziewałem, ten 1936 będzie miał miejsce. Co będzie niestety odrobinkę problematyczne, bo będziemy znajdowali się w stanie wojny, gdy zapis będzie eksportowany do Hearts of Iron 4. Powinienem był najprawdopodobniej celowo uniknąć tego, wycofać się, ale nie spodziewałem się, że AI będzie aż tak samobójcze. Ponieważ to jest stricte samobójcze działanie. Powinni byli zadowolić się z tego, że tylko tutaj kultura czeska się od nich wyzwoli i oni nadal będą posiadali zdolność do tego... Co to za linia frontu? Co tutaj się dzieje? Co me biedne oczy muszą widzieć? Kultura węgierska... A nie, dobrze. Kultura węgierska tutaj pokonuje Austrię. Czyli Austria właśnie walczy na wszystkich frontach, na których efektywnie może. Trakt pokojowy... Austria... Nie zdążymy jej zmusić do zaprzestania tych działań. Nie budujemy już nic więcej. Zredukujmy jeszcze... Choć... Jestem ciekaw, jak będzie to konwertowane. Zatrzymajmy się na poziomie wysokich podatków. I jestem ciekaw, jak to będzie przekonwertowane na Hearts of Iron 4. Jeżeli kiedykolwiek będzie. Jak to sobie wymyślą zmyślni moderze. Wybaczcie... alert twitchowy, ja mam go wyciszonego. Nie wiem, jakim cudem on tutaj zadziałał. Coś nie tak jest w OBS-ie. Ale najwyraźniej ktoś sfollowował kanał obecnie na Twitchu, kiedy ja nagrywam pod YouTube'a. I sytuacja wygląda tak. Gratulacje. Dnia 1 stycznia 1936 roku państwo nazwie Rzeczpospolita obojga narodów dotarło do końca kampanii. Wspominałem coś o tym, jak bardzo LQA tutaj mi się obijało. Myślę, że mogłem tak raz, dwa, być może 30 razy napomknąć o tym, że coś im się popsuło. Teraz tak. Byliśmy Republiką Demokratyczną. Religia państwa to było prawosławie, chociaż nie było religii państwowej. Mieliśmy rozdział kościoła od rządu. Kultury dominujące była polska i litewska. Chociaż Litwinów na naszym terytorium było bardzo mało, jeżeli dobrze pamięcią tutaj sięgam. Jeżeli chodzi o prestiż, to na koniec odrobinkę spadł, populacja cały czas rosła, poziom życia przeciętny był najwyższy na świecie, tygodniowe PKB również całkiem ładnie wyglądało. Najwięcej do powiedzenia w naszym państwie mieli inżynierowie, operatorzy maszyn oraz pracownicy fizyczni. Zaś najwięcej ogółem na naszym terytorium było pracowników fizycznych, później operatorzy maszyn i na trzeciej pozycji urzędnicy, tylko urzędnicy z jakiegoś powodu nie chciałem się bawić w politykę. Populacja 43% to populacja polska, 12% ukraińska i 9% niemiecka. Siła polityczna to 46% polska, 15% ukraińska i prawie 10% wietnamska. Populacja, religie w miarę zrównoważone i siła, jeżeli chodzi o religię, porównywalna do... Siła polityczna, prawda, porównywalna do populacji, chociaż pewne zamieszanie tutaj mogło mieć miejsce. Wydaje mi się, że całkiem ładnie nam to poszło. Nie jestem pewien, czy gra wytworzyła automatycznie tutaj zapis, czy ja będę musiał go stworzyć jakoś sobie ręcznie. Myślę, że Paradox... Nie. Istnieje mała szansa, nie zerowa, ale dość mała szansa na to, że Paradox automatycznie stworzył mi zapis odpowiednio nazwany. Możemy na przykład zmienić teraz państwo i rzucić okiem na drugą, największą największe imperium, prawda? Poziom życia wiążący koniec z końcem, piśmienność podobna, niższa do naszej. Nie ma porównania, prawda? Nie ma porównania, są oni drudzy, ale efektywnie w każdej domenie, byli przez nas miażdżeni. Rzućmy okiem na Wielką Brytanię. Na przykład rzućmy okiem na ich przemysł. Poszukajmy, na przykład tutaj mamy 7% PKB, 7, 3, 7, czyli AI ma dużo bardziej rozproszony przemysł. AI ma na przykład te same budynki rozproszone między dwoma prowincjami, które są tuż obok siebie. Dodatkowo tych budynków nie opłaca im się używać. Dodatkowo używają metod, pod które nie mają zasobów. Powiedzmy, że tutaj. No dobra, tutaj akurat zadbaliście o zasoby. Tutaj jedwab, energia elektryczna. Mają Big Bena, nie jestem pewien. To jest po prostu prestiż, przerób. Darmowy bonus, prawda, dla Wielkiej Brytanii historycznej. Mają, zobaczcie, mają zdolność do bardzo taniego produkowania zasobu, który jest dwóch zasobów, które są bardzo mało dostępne na ich terytorium. Rzućmy okiem, ile mają budynków fabryki materiałów syntetycznych. To jest coś, co efektywnie polepszyłoby działanie całej ich gospodarki. Mają 8 takich budynków i budują jeden. Mają wstrzymaną kolejkę budowania. I ich efektywnie mają jakieś, nie wiem, prawie 20 kilka razy mniejsze zdolności budowlane niż my. Na tym etapie AI ma 4 sektory budowlane. Mają prawie tyle samo radykałów co my, pomimo mniejszej populacji. Ojej. Znaczy pamiętajmy, że niedawno skopaliśmy tyłki Wielkiej Brytanii, zabraliśmy kompanię wschodnioindyjską, prawda? Niemniej, to jest druga największa potęga na świecie. Jaka jest trzecia największa? Francja powinna być. Nadal jest Francja? Nie. Niemcy są trzecią największą potęgą. Ponieważ Francja jest w środku buntu, który trwa od kilkunastu lat i którego nie są w stanie stłumić zupełnie. Tutaj mamy 140. Mają trzykrotną przewagę liczebną. I mają... nie chce mi się liczyć, prawie 10-krotną przewagę PKB. Wszyscy w tym buncie giną z głodu, bo nie są w stanie znaleźć wystarczająco dużo jedzenia. Ale Francja nadal nie jest w stanie odzyskać swoich ziem. Wojny w okopach, prawda? Ale aż muszę to zobaczyć. Musimy to zobaczyć, co tutaj się dzieje. Zmień państwo i ja chcę zobaczyć Francję. Niedotrzymanie zobowiązań, no tak, jesteście bankrutem, to rozumiem. Ale... ponieważ nie macie biurokracji. Macie 19 wieżowców? Ale jak? O co tutaj chodzi? Nominalnie można mieć jeden wieżowiec. Jeden. Singularny. Pojedynczy. 19 wieżowców i żadnego urzędu. Wieżowce służą do zwiększania mocy przerobowej urzędów. Ja rozumiem, że wiele waszych terytoriów zostało przejętych przez rewoltę. Ja to w pełni rozumiem, jak najbardziej. Rozumiem, że nie macie za bardzo pieniążków na budowę. Ale dlaczego nie macie nawet jednego urzędu w miejscu, w którym budowaliście wieżowce? To jest chyba bardzo dobre pytanie. Chyba nie mam. I to, co ja chciałem sprawdzić, to ja chciałem sprawdzić, dlaczego wy macie zerową szansę na... no tak, bo ta genialna, prawda, mechanika paradoksu, o której już mówiliśmy, to, że istnieje jakieś minimum poparcie dla wojny, poniżej którego, jeżeli nie spełnisz x warunków, to poparcie dla wojny nie może spaść. Problemem jest to, że czasami, aby osiągnąć minimum na wojnie, w sensie, że ta wojna nie trwała w nieskończoność. Nie mam nawet siły próbować tego wyjaśnić. Dlaczego ja nie mogę tutaj nic? Tak, chyba wystarczysz nic dodać, nic ująć. To jest stan gry, gdzie Paradox twierdzi, że jest to gotowy produkt. Miałem nie narzekać w tym odcinku. Miałem spokojne podsumowanie zrobić, ale to spokojne podsumowanie to jest po prostu spokojne narzekanie, wychodziłoby na to. Nie mogę już na to patrzeć. Rozegramy jeszcze naszą serię zamiany ról na bazie, prawda, próby osiągnięcia zamiany ról. Ale ta seria bardzo dobrze, że już się skończyła. Nasza Galicja ma się całkiem znośnie. My oczywiście moglibyśmy po prostu przejść tutaj, rozpocząć grę i pozwolić, aby ta gra doszła do na przykład roku 40 000. Ale niestety nie znaleźlibyśmy tutaj niczego, co kojarzy wam się z tą nazwą. Znaleźlibyśmy bardzo dziwną rozgrywkę. I to notabene pewnie kosztowałaby nas 1000 złotych w elektryczności, ponieważ optymalizacja już na ten moment jest fatalna. Więc pozwolenie, aby komputerek sobie odgrywał te scenariusze, byłoby praktycznie niemożliwe. No nic, to naprawdę byłoby tyle. Chciałbym serdecznie podziękować tym wszystkim. Na tyle wytrwałem, aby słuchać mojego marudzenia, oglądać moje nierozgarnięte próby zrobienia czegokolwiek w tej grze, mój brak podzielności uwagi i te wszystkie problemy kumulatywnie. Dziękuję serdecznie wam, moi drodzy. Jeżeli słuchacie tego, to bardzo mi miło z tego powodu. Mam nadzieję do zobaczenia w jakichś kolejnych seriach. Hej, hej!